i teraz tam mieli, zaśmiemy trip 8.04, troszkę to jedzie wcześniej niż na rozkładzie, ale dobre, to nie do Rybnika jadymy. Słuchajcie, po wczorajszej przygodzie z tymi szczelinkami, dzisiaj już mam nowe, kupiłem je wczoraj, zaraz 2 godziny po rozwaleniu. Słuchajcie, to jest ta stara jednostka, taką wyremontowaną. No dość to fajnie wygląda, się do niepełnosprawnych, tam jest miejsce, tam jest haziel. Ja, fajnie to wygląda. 9.24, 15 sierpnia 2016, witamy wszystkich z Rybnika. A to jest słynna bazylika w Rybniku. Zaczynamy trip, czyli wyprawę rowerową. Witamy pięknie na rynku w Rybniku. Teraz się mi wspomniało, że tak powiem, na tym rynku Gienek Kluczniok kręcił film Kantpol i tutaj jest taka scena w tym filmie, gdzie tir wjeżdża do auta, z którego wysiadał paramód. To jest dokładnie tu w tym miejscu, tu gdzie ten Rossmann jest, ta scena. Polecam filmy Eugeniusza Kluczniuka, Klub Filmu Niezależnego z Rybnika. Jak widać, Rybnik to miasto kolorzy, rowerzystów, rundo, wawok, a my jadymy na Rudy. I zaraz będzie widać elektrownia Rybnik i zbiornik rybnicki. Jedziemy na Stodoły. Stodoły, czyli dzielnica Rybnika. A to jest jezioro rybnickie, kaj woda nigdy nie zamarzy. A ryby tutaj są jak morsy. I słynno elektrownia Rybnik. Jest taki film. Nie wiem jak to się nazywa, chyba Totalna Zagłada jest tytuł. Tam se siedzi rybok. W elektrowni mają takiego faceta za zakładnika i ten rybok z tego lasu strzela splinty do tych porywaczy i trafią jednego prosto w serce. Tam główny bohater się nazywa Marian Blond. Jest to taka śląska wersja Jamesa Bonda. A to wszystko dzięki Klubowi Filmu Niezależnego z Rybnika. Są my w Muzeum Kolei Wąskotorowej Rudy Raciborskie. Jeździmy tu już wiele razy. Tam jest dosyć fajnie zrobiona ciufa. Gdzie cuk? Brać kota. Ja do braka. Brat i sowo. Trochę. Nie potrzebuję kota. Trochę daleko bym musiał jechać. Dawno strażnica, granica polsko-niemiecka sprzed wojny. Kołchoźnik. I staro Ukraina. Taki podnośniki, co by wózki zmieniać. Pod wagonami, jak wózki zmieniają, tak podnoszą. To też na granicy z Ruskami tak robią, bo tam jest inny rozstaw szyn. No to wyłażymy. Maszynista. Jedynie. Yeah. Widzicie kocioł. No, panocku. Pieronie zaworów tu je. Kurczak.
kurde, wajchu. A tak to ten maszynista zaglądał tak. Kaj się węgiel ładowało, węgielka. A jak tu teraz liść? No, taka wajcha to jeszcze kiesi na kolei były. To się tak ten wichajster się tak dźwigało do góry i tam się to przeciepowało. Taka dźwignia tu je. A jak ten wespa napisał, nie? Lokomotywa. Para buch, ciucha bruch. A woda aż tutaj. To jest sam fajne. To jest cały ten Bahnhof. Nawet semafor mają. Taki normalny. Tutaj widzimy węglarka z gruby Jankowice, kaj wujek robił. Jankowice Rybnickie oczywiście, nie te koło Pszczyny. Jankowice Rybnickie. Gruba KWK, czyli kopalnia węgla kamiennego. Pocesterski zespół klasztorny w Rudach i bazylika mniejsza Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dzisiaj odpust. Jakoś sobą jest tak, że zło zostaje wybaczone. My możemy iść i prosić o wybaczenie z naszych grzechów. I jakoś to Pan Bóg zapomina. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że Pan Bóg zapomina czyny dobre. Może to, co jest dobre, my to wnosimy. To, co uczyniliśmy dobrego na ziemi. Tak... To są glajzy w Kuźni Raciborskiej. Okolice Słominy dokładnie. Słuchajcie, sztrumu nie ma na słupach. Ale widać, że coś tu jeździ, jakieś cugi, pewnie jedno towarowe. Sztrumu nie ma. XIX wiek wrócił. Lasy Kuźni Raciborskiej. Tutaj się polyło na początku lat 90. No tutaj się nie polyło.
ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo to było głośne na całą Polskę. Tych listów dużo. Ale szluje piękny teren. Piękny. Ty, ale tu są borowiny, chłopie. Tu są borowiny. Tu będą borówki rosły. Ja, to na razie tyle. Perspektywy. Rastomili są przy takiej przycince przeciwpożarowej w okolicach Kuźni Raciborskiej. No, jak już gadałem wcześniej, ten pożar jest tutaj chyba z kuli tego pożaru to jest takie te przycinki porobione, bo to jest co najmniej ze 20 metrów albo ze 30 i drogi peposz. Widzicie, ziemia tak jakby pobrunowano. To jest przeciwpożarowe, ale trasy tu są przepiękne. Podziwiajcie się. To jest ten zasrany Czorny Śląsk. Jak to go dają we Warszawie. Rastomili Ludkowie są my w Kuźni Raciborskiej. To jest fajne, to jest fajne. Ja, to jest fajne. Tam my już byli. Teraz jadymy na Racibórz przez miejscowość Nędza. Rastomili, tak. Są my w miejscowości Turze. I widzicie całe tak trasa, ta wszystko taki po niemiecki chałupie. Bo tu przed 45 rokiem był Altreich. To są tereny poniemieckie i te chałupy, to wszystko te czasy pamięta. Niemców wygnali w 45 roku, Polacy zasiedlili, głównie za Boga przyjechali, bo to tak tu było. I kościół w Turze, miejscowość Turze, nie mylić z Turzą Śląską. Sam widzicie zaś te chałupy taki poniemiecki, chlewy, wszystko to. To tak widać. Słuchajcie, są my w miejscowości Ciechowice. Ciechowice. Koło Raciborza. Mieliśmy jechać na Nędza, ale... ale tam jest droga zawrzyta. Trasy rowerowe troszkę wyblakły już te tablice. Poczytajcie, co tu jest, a tu pisze Ciechowice Prom. I tam pojedziemy. Słuchajcie, Rastomili Ludkowie, mieliśmy tym promem przepływać przez Odrę. Niestety, dziś to jest niemożliwe. Wracamy się do Nędzy. Dwa słowa do kamery poproszę. O, widzicie, to wszystko to po niemiecki te chałupy. No może nie wszystko. I tu ten krzyż z niemieckimi napisami. To jest ku czci ofiar epidemii cholery. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie ma dwujęzycznych gmin, ale to chyba jeszcze nie tu. Są w Raciborskim, ale wielu wie. No, odrestaurowany stary krzyż. Są my gdzieś na Wale Odrzańskim, koło Raciborza. Kasi, baloty pomłocone. I góry się nam pokazały, czeskie góry. No i ta nasza najpopularniejsza góra w naszych wyprawach, Łysochora.
A tam już widać Racibórz. Ja, Racibórz. A tutaj jakiś moczosz w fajurze. Sierżonie, ale laski się tam opalają. Rostomili ludkowie, są my nad kanałem Ulgi w Raciborzu już. Kanał Ulgi powstał po pamiętnej powodzi w 1997 roku jako taka obwodnica dla Odry. Obwodnica Raciborza, tak by to powiedzieć. No. Właśnie. No fakt. Albo tam idziemy, właśnie. Są my na rynku w Raciborzu. Potem już pojademy ku Rybniku. Rynek raciborski. Tutejże nigdy nie był. Słuchajcie, Rostomili, Kasi na trasie z Raciborza, jakiś chyba Kornowac czy coś takiego. No i mamy znajomy widok. No i to jest znajomy widok. To jest hołda Charlotta z Rydułtów. Ta kopalnia już jest chyba zamknięta, ta gruba. Ja tam kiedyś był z wujkiem, z unklem. To tam dwóch chłopów wylazło na sam czubek tego. I podziwajcie się, i tam są ludzie. Rostomili, to jest jakoś kopalnia we Pszowie. Pszów, miasto Pszów. My już są. I widzicie składowisko węglo, a raczej urobku, co na hołda się transportuje. I to jest typowy krajobraz do Górnego Śląska, do Oberschlesien. A te gizdy pisowskie chcą pozawierać zaś kolejne gruby. Rostomili ludkowie, my są już na granicy Pszowa i Wodzisławia Śląskiego. No i słynna Charlotta po raz drugi z Rydułtów. Blisko ją widzimy teraz, już jakieś 2-3 km od nas. Fajnie widać. To jest elektrownia Rybnik, tam my jechali dzisiaj. Tutaj są lasy, lasy, to jest ten Czarny Śląski. I zaś jakoś i kopalnia, gruba. Słuchajcie, Rostomili, ludkowie, są my już we Wodzisławiu Śląskim na Wilchwach. No i najpopularniejsza góra naszych wypraw, Łysochora. A tutaj jest ośrodek Maja. Kaj wujek kiedyś mieszkał. Pięknie widać tą Łysochorę. Nadajnikiem czeskiej telewizji, którą odbieram we chałupie. Tak, już my są we Mszanie, koło Wodzisławia, między Wodzisławiem a Jastrzębiem. To jest autobana A1 i ten słynny most w Mszanie, który budowali i nie mogli wybudować. W międzyczasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywaliła wykonawcę. Most się zaczął sypać jeszcze w trakcie budowy. Potem następny wykonawca wygrał przetarg, czyli tak dokładnie ten sam, co wcześniej robił. Alpinebau to się nazywało. Miało być na Euro 2012, a było dopiero po Euro jakieś 2 roki. A tam jest hołda Borynia i gruba boryńska. Zaś tutaj autobana A1, w przyszłości płatno, a tam czeskie góry i okolice Ruptawy tam widać. No i
nie sposób nie wspomnieć. Najsłynniejsza góra w historii naszych wypraw, Wysokohora. O tak, chwili ścisłości. To są my już w Bziu. Tak się robi koktajl z pewnego napoju. Nie będę mówił którego, bo to by była reklama. To jest Bzie, dzielnica Jastrzębia, kiedyś osobno wieś. Rostomili Ludkowie, to jest widok na czeskie góry z Bzia. Jaworowy, no nie, to nie jest Jaworowy, to będzie Radchorz. No i Wysokohora. Piękny widok. Tam Czechy widać. My tam już w tym roku jeździli. Rostomili Ludkowie, są my na starej granicy prusko-austriackiej. Tam Austria, tam Prusy. Granica Zbytkowa i Pawłowic. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam cały Zbytków, a w szczególności pana Sołtysa. Nie wiem, czemu tu jest taki pieroński ruch na tej drodze. Tu nigdy takiego ruchu nie było. No ruch jak na autostradzie. Sami się dziwajcie. Mili Państwo, naszą ekspedycję rowerową, dzisiejszy rowerowy trip przejeżdża przez Zbytków. Zbytków, miejscowość, którą my nagrywali dzięki kamieniom granicznym. A że ze względu na uprzejmość z panem Sołtysem pokazujemy całki przejazd przez ta miejscowość. A my jadymy w Raciborza. To jest spożywczy. Otwarty. Jak chcesz to sektum? A nie, bo jak bliższy będzie jeszcze, nie? No dobra. Jest kawałek w sumie. Nie, bo ja nie będę z plecakiem jechał po prostu pełny. Jak chcesz? I w reklamówce bym miał chipsy musiał być. Koleś podobny do Szymona. No w tym momencie trochę tak. Jak wracałem, to co mi się zajęło. Tutaj jest centrum Zbytkowa. Strażnica. Świetlica. Kapliczka. Ruch jak na Marszałkowskim w tym Zbytkowie. Ulica Tuwima, to jedzie na Golasowice. Dosłownie ruch jak na Marszałkowskim, jak w Warszawie. Pozdrawiamy wszystkich w Zbytkowie. Wierunie jeszcze maluch. Na bielskich rejestracjach i całkiem szykowny. Ale nie wiem, co tu już wiesz. Na granicy takiego odreserwowanego auta, wiesz, na granicy takiego zabytku już, nie? No ale to by musiał mieć żółte tablice. Może szerocznikiem jest, wiesz, chyba 30 lat już mi auto skończone, wiesz? No ale jest odremontowany, widziałem, jest wypieszczony. Ja. Zadbany. A teraz mamy jedno z głównych skrzyżowań w Zbytkowie z drogą krajową numer 81 z Katowic do Wisły przez Skoczów. Tamtymi lasami biegnie ta stara granica. To my już to tam wiele razy filmy nagrywali. Nawet na stronie internetowej Zbytkowa one były. I są dalej. A że nas tutaj bardzo lubią, wyświetliło się zielone.
Nie odrywasz, nie odrywasz. Jeszcze się nagrywa. A my już żegnamy z Bytku w Pyrsklutkowie do zaś. I są my w strumieniu. I jademy przez most. Raczej nie jademy jeszcze. Trzeba doczekać. Wisła, była Odra, jest Wisła. Raz to mieli Ludkowie, ja już je w Landeku, właściwie jeszcze w Chybiu, ale już prawie w Landeku. Trip się nam kończy już, jest mała 130 km. Z Michałem żech się pożegnał w strumieniu. No i co, no fajnie widać teraz te nasze góry, już tam grupa Klimczoka, tu je Błotnie. No tam widać Landek, Rudzica, tu je Równica. Czantoria widać, Mało Czantoria i Czeskie Góry, Jaworowy Wyrch, Radchoszcz. No i wiele razy już w tym filmie wspominano Łysochora.